Cześć, to Gysiek z blogu Heidom? Dziś pokażę Wam różnicę między Roborokiem S7 Pro Ultra, czyli tym po prawej stronie, a Roborokiem najnowszym modelem S7 MAX Ultra. W pierwszej kolejności muszę Wam powiedzieć jedną istotną rzecz: to jest MAX. Bez V. Dlaczego? Dlatego, że nie ma tutaj kamery, która umożliwia nam rozmowy. Ma system podobny do tego, jak jest w najnowszym roboroku S8 do rozpoznawania przedmiotów, czyli taka kamera IR, która nam rozpoznaje przedmioty, ale nie ma, powtarzam, nie ma kamery, która widzi normalnie tak jak w aparacie i nie umożliwia rozmów. Czyli też nie jest w stanie podglądać tego, co się dzieje w naszym domu. Jest to plus i minus, w zależności od tego, czego oczekujecie od takiego urządzenia. W każdym razie, tego typu kamera na pewno daje Wam większą prywatność w Waszym domu. Zacznijmy od tego, czym jest ten przydomek Ultra, ponieważ oba mają ten sam e, dodatek więc tutaj chodzi o to, że Ultra to jest stacja. Stacja, która nam myje mopa, uzupełnia wodę w urządzeniu i ma zbiornik na kurz. Gdyby było to bez tego Ultra i zamiast Ultra byłby Plus to byłaby to stacja tylko i wyłącznie opróżniająca kurz. Przejdźmy teraz dalej. Generalnie rzecz biorąc ta stacja w tym Maxie, czyli tym najnowszym modelu posiada dwie zasadnicze zmiany, które są dość istotne jeżeli chodzi o użytkowanie. Po pierwsze ma suszenie mopa. Do S7 Pro Ultra jesteśmy w stanie to dokupić, a tutaj jest to już wbudowane i rzeczywiście to działa i powoduje, że ten mop jest suchy, czyli nie będzie tam żadnych żyjątek, które po prostu będą się w środku tutaj nam po prostu rozwijały. Drugą zasadniczą rzeczą jest subtelna zmiana, jeżeli chodzi o szczotkę do mycia. Jeżeli chodzi o samą szczotkę, jest ona taka sama, ale mechanizm, który zbiera. Ten brud i który musimy co jakiś czas przepukać jest rozbieralny. To naprawdę bardzo dużo ułatwi, jeżeli chodzi o pielęgnację tego urządzenia. Czyli po prostu wyjmujemy tą kratkę i wkładamy pod, wy, wy, wywalamy to wszystko do. Toalety, bo to jest wszystko wilgotne, mokre i to jest taki brud totalny, i po prostu mamy to gotowe do użycia. Nie musimy, tak jak w tym robocie, bardzo dużo kombinować, żeby po prostu to wszystko się wydostawało z tych kanalików. Bardzo fajna zmiana, subtelna zmiana. Ale teraz najważniejsze, przejdźmy do tego, jak zróżnią się te dwa roboty od siebie. Pamiętajcie, że najlepsze promocje na te dwa roboty znajdziecie na blogu hejdom.pl, link w opisie. Tam najlepsza promocja, jaką udało mi się znaleźć na te roboty. Ja Was zapraszam do subskrypcji kanału. I teraz najważniejsze, co chcę powiedzieć o tych dwóch robotach. Po pierwsze, główną różnicą między tymi dwoma robotami jest to, że w S7 Pro Ultra zastosowali silikonową boczną szczotkę. W S7 MAX Ultra jest ona. Z powrotem taka piórkowa, dzięki temu nie wplątuje się w dywany szagi. Czyli wrócili do tej wcześniejszej szczotki, która umożliwiała, tak samo jak w S8 w tej chwili jest, że po prostu po dywanach bez najmniejszego problemu nam przejedzie. Drugą zasadniczą zmianą jest to, że robot S7 MAX ULTRA nie ma demontowalnego zbiornika na wodę. Dlaczego tak jest zrobione? Nie wiem. Moim zdaniem to nie jest do końca dobry pomysł. Ale ja tutaj patrzę też pod względem tego, że jak chcemy potem odsprzedać urządzenie, to ten zbiornik cały czas tą wodą jest. No nie możemy nic z tym zrobić. A jednak w tym urządzeniu zawsze można było coś przepłukać, coś sprawdzić, zobaczyć jaka jakość jest tej wody, no bo jednak na zbiorniku nam się to osadza i jeżeli widzimy, że mamy dość dużo brudnej takiej wody z rdzy, no to w tym momencie jesteśmy w stanie to przeczyścić, przepłukać ten pojemnik, coś z tym zrobić. Tutaj jest on w ogóle niewyjmowany. Mówimy o zbiorniku na wodę, ze względu na to, że zbiornik na kurz, tak jak w obu modelach, jest identyczny i bez najmniejszego problemu. Możemy tutaj go wyjąć, wyczyścić, wymienić filtr. To wszystko działa bez najmniejszego problemu. Teraz czas przejść do najważniejszej zmiany, jeżeli chodzi o nawigację pomiędzy tymi dwoma robotami. W robocie S7 MAX Ultra zastosowano najnowszy system do rozpoznawania przedmiotów. Nie jest on tak zaawansowany jak w S8 tym podstawowym modelu i nie jest on tak zaawansowany jak w S7 Max V ze względu na to, że jest to kamera, która rozpoznaje przedmioty, ale nie jest w stanie i to według mnie jest już oprogramowanie, rozpoznać jaki to jest typ przedmiotu. W S8, link w opisie jak go testowałem, jest to wszystko dokładnie pokazane. Mówi, że to jest kabel, mówi, że to są kapcie, mówi, że to jest jakiś inny przedmiot i bez najmniejszego problemu rzeczywiście jest to poprawnie rozpoznawane. W tym modelu po prostu jest to rozpoznawane jako przeszkoda i nie jest oznaczane, co to dokładnie jest. Czy to jest potrzebne? Według mnie w codziennym użytkowaniu w ogóle nie ma to sensu. Jest to po prostu jako ciekawostka, że ten S8 i tak samo MaxV jest zdecydowanie bardziej zaawansowany pod tym względem. Jednak to rozpoznawanie przedmiotów działa i to chyba jest najważniejsze. Po prostu jest w stanie ominąć te przedmioty, które mogą wplątać się w szczotki i które nie powinny być po prostu odkurzane. Obu tych robotach w porównaniu z S7 Max V i S7 podstawowym i S8 nie mamy możliwości demontażu. Mopa. Co mam na myśli? Mam na myśli brak mo możliwości demontażu podstawki pod mopa. Czyli ona jest cały czas zamontowana. To nie znaczy, że nie możemy wymienić ściereczki. Ściereczkę bez najmniejszego problemu możemy zmienić, ale musimy podnieść robota i ją wyjąć. Po prostu nie ma tej tacki, którą możemy wyjąć tak jak w innych modelach. Dlaczego to zrobili? Również nie jestem w stanie tego zrozumieć. Moim zdaniem to jest rzecz na minus tych robotach. Więc jeżeli macie dużo dywanów długowłosych, to te odkurzacze nie do końca się Wam po prostu sprawdzą, bo będą Wam delikatnie tego mopa, ten dywan Wam moczyły. Mimo, że idealnie nadają się te urządzenia do niskich dywanów, ponieważ podnoszą mopa i to działa naprawdę rewelacyjnie. Ja w przedpokoju mam taki dywan, przy wejściu i on nigdy nie jest pomoczony. Odkurzacz bez najmniejszego problemu na niego wjeżdża, sonicznym czujnikiem wykrywa, że jest to dywan, podnosi mopa i dywan jest suchy. Wszystkie pozostałe rzeczy według mnie są takie same, jeżeli mówimy tutaj o szczotkach, szczotce głównej, bo szczotka boczna jak wiadomo jest już troszeczkę inna. Oczywiście szczotka boczna jak zwykle jest przykręcana roborok, po prostu dlaczego tak jest? Ja tego nie jestem w stanie zrozumieć. Wszyscy inni producenci mają to na klik, a tutaj mamy śrubokrętem musimy po prostu to odkręcić, więc jeżeli wplątają nam się trochę te włosy, to musimy wziąć śrubokręt w rękę, a nie możemy po prostu tego pociągnąć. Tego nie jestem w stanie zrozumieć, nawet w S8 jest to dalej w ten sposób e, zrobione. Oczywiście fajne jest to, że te szczotki są między sobą kompatybilne, między każdym tutaj e, modelem. Szczotka główna jest również taka sama też mamy tutaj pojedynczą w obu tych e, modelach. Dopiero seria S8 wprowadziła zmianę i ma te szczotki e, podwójne no i to też sprawia pewną różnicę na powierzchniach, i gdy mamy więcej. E, po prostu zwierząt, bo jeżeli nie mamy zwierząt, to tej różnicy tak mocno nie odczujemy. Jeżeli mamy zwierzęta, to dwie szczotki rzeczywiście robią różnicę. E, to wiem po opiniach. Ja nie mam zwierząt, w związku z tym u mnie tylko długie włosy od mojej kasi są problematyczne i już e, te wszystkie modele, które mają te silikonowe szczotki, sobie świetnie z tym radzą. E, włosy wplątują się w miejsce, w którym nie przeszkadzają i raz na kilka miesięcy po prostu je stamtąd wyjmuje. I nigdy nie ma to wpływu na y, jakość odkurzania, ponieważ szczotka nie jest ściskana. Więc pod tym względem to dobrze naprawdę działa. Czas na podsumowanie tego materiału. E, mam nadzieję, że ten materiał pozwolił ci zrozumieć różnicę pomiędzy tymi dwoma odkurzaczami i zastanowić się, który model będzie lepszy. Ja zawsze mówię w ten sposób. Jeżeli jesteś w stanie posprzątać podłogę przed sprzątaniem, e, czyli po prostu zdejmujesz, bierzesz i po prostu usuwasz przedmioty, które pozwalają odkurzaczowi się w nie wplątać to bez najmniejszego problemu te urządzenia, które nie mają rozpoznawania przedmiotów, się sprawdzą, czyli taki S7 Pro Ultra. Jeżeli cokolwiek u Was zostaje na podłodze, jak kable, jakieś kapcie, jakieś przedmioty, które trzeba ominąć, to zdecydowanie polecam model S7 Max Ultra ze względu na to, że pozwoli Wam ominąć te przedmioty i nie trzeba za każdym razem tego sprzątać, po prostu rozpoznaje, nie wplątrze się. No Działa to po prostu zdecydowanie lepiej. Taka nawigacja też rzeczywiście robi różnicę. Omijanie przeszkód, planowanie jest tutaj mocno lepsze i to rzeczywiście jesteście w stanie odczuć, ponieważ zdecydowanie lepiej radzi sobie w pomieszczeniach. Aczkolwiek miejcie świadomość, że tu głównie mówimy o przeszkodach. Jeżeli macie mieszkanie o prostej bryle, o braku przeszkód na środku dywanu w postaci właśnie czegoś, co może się wplątać nam w odkurzacz, to nie ma najmniejszego sensu, żeby płacić za rozpoznawanie przedmiotów. No ale jeżeli nie macie e, tego nawyku, żeby po prostu posprzątać, to zdecydowanie ten odkurzacz będzie lepszym rozwiązaniem. Jeżeli chodzi o stację Ultra, powiem Wam szczerze, ja jestem tymi urządzeniami zachwycony, ze względu na to, że pielęgnacja odkurzacza tak naprawdę nie ma. Nie ma pielęgnacji odkurzacza. Ja ani, ani razu e, jeszcze nie, prze, nie musiałem przeprać ściereczki od e, mop a za każdym razem u mnie on działa i działa to codziennie. Po prostu to tak dobrze myje mopa, że nie ma takiej e, potrzeby. Mam nadzieję, że ten materiał Ci się spodobał. Pamiętaj, że najlepsze promocje na te odkurzacze znajdziesz w opisie tego filmu. E, pamiętajcie, żeby zasubskrybować kanał no i dajcie lajka, like, jeżeli ten materiał się Wam podobał. W każdym razie dziękuję Wam i do zobaczenia w kolejnych tego typu częściach. Cześć!